Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina, ze mną jest Madzia. Cześć! I będziemy grać w Overwatcha. Coś chciałaś powiedzieć, kochana? Już nic. Okej. Chciałam tylko stwierdzić, że wczorajszy dzień w Overwatchu był beznadziejny, bo rozegrałam 6 meczów i każdy był przegrany. A dzisiaj był na tyle fajny, że były 3 mecze i w sumie 3 były wygrane, więc mam nadzieję, że będzie dalej dobrze. Ej, ktoś mi wczoraj wysłał, że 4 legendarki mu padły jednego dnia, nie? A ja wczoraj nie grałam i tak mówię, kurwa. Ja mam tylko jedną. Ty mam tylko jedną i mi poleciała do postaci, do której już mam legendarkę, nie? Szykuję, ostatnio jestem strasznie nieczasowa. Zauważyłam, bo dzisiaj, no, przybiłam twój level i byłam taka zadowolona z ciebie, że hoho. Ty rzeczywiście... O! Kurwa. No to mam dzisiaj noc, chociaż nie, Jezus, nie, dzisiaj to padnę. Dzisiaj idziemy spać, nie marudź. Tak, nie no, daj spokój, jak ja ile spałam, 4 godziny dzisiaj? Czekaj! I to jeszcze przerywane. Za ile mecz? Już, wybierasz postać. Bo ja nie dałam info na moim fanpage'u, żeby tu ludzie do nas wbiły, czekaj. To wybierz postać i ten. Już wybrałam, już idę. No. To ja jeszcze zatwierdzę, żeby cię z meczu nie wyrzuciło. Jestem przy tobie. Przecież dałam. Nie? Już. I chyba tam post poszedł. Sprawdźcie na moim fanpage, bo nie mam czasu. Idę bić. Sprawdź. Nie. Co ty wybrałeś w ogóle, bo nie zdążyłam zauważyć? Maskę. Co ja wybieram? Wiem, ci coś powiedziała na ten temat, ale nie. Kurwa, nie! Nie wierzę, wyjebałam się z mapy! Wiesz, że to zrobiłam 6-4 razy? Gin. Idź! Jest post. Dajcie znać, że gra by była za głośno czy coś. To bijeć, bo później ten post zniknie. Wbijać, wpadać raz. Taki live tylko u kina. Siostra, ale wiesz, że oni to będą słyszeć, jak już wejdą na live'a, więc... O kurwa! Nie żałują. Ja sobie na YOLO wskoczyłam. Nie mówiłam ci pewnie. Na imprezie Overwatcha był właśnie cosplay, podobny właśnie do złomiarza. Mm-hmm. I wiecie, my tak wchodzimy na salę, patrzymy, a ten cosplay bez nogi, tylko taka kuternoga. I tak myślimy, kurde, czy on sobie tę nogę uwalił po to, żeby być cosplayem? Ja pierdolę! Really? Na pewno, nie, na pewno. Nie, sobie, wiesz co, kostkę przywiązę do uda. I nie wiem, jakim cudem on dał radę tyle wytrzymać. O, wow. No, przynajmniej 2 godziny tak chodzi, potem już chodził normalnie w skarpecie, nie? Ale, no, podziwiałam. I ja oczywiście już nie miażam. Jestem zielonym. Tak, bo nową, no, skórkę dostałam, więc... Tak. W ogóle dzisiaj graliśmy, słuchaj, nie pamiętam, gdzie byśmy startowali. Ale w każdym razie mieliśmy tam takie, wiesz, jakieś zabawki na starcie i tak dalej, nie? Oczywiście wszyscy... Jak zwykle, to ja potem musiałam zginąć! Ja sama w nią wbiegłam, nie? Ja zawsze od niej ginę. W każdym razie wzięliśmy, słuchaj... No, standardowo, no bo start, no to wszystkie zabawki porozwalaliśmy, lodówki, jakieś tam inne pierdoły, a koniec końców w piłkę zaczęliśmy grać. Magda pierwsze co lodówki. No oczywiście, do lodówki poszłam. Dobra, bronimy celu, dawaj. Taki jest plan. Plan. Plan planem, ale nigdy nie wychodzi, nie? Damy radę. Spadaj ty kuternogo i ty gruba się też. Magda, jaka agresja. Da. Dawaj Magda. Dawaj. I za dużo to się zbiegło. No właśnie tak nie zwróciłam uwagi, że ich tam aż tylu. Słuchaj, ty nie masz wrażenia, że im większy level, tym trudniej? Wiesz co, nie wiem. Jak nowa. Ostatnio, a czy w sensie, wiesz jak ja grywam, parę meczy i tyle, więc nie zwracam uwagi. Pewnie bym tak cisnęła dłużej, podobnie, to... nie? Ale wiesz, na przykład
Tak do 10 levelu nie narzekałam na trudność, a tutaj jak przebiłam 10, to naprawdę masakra jakaś. Jak zwykle ten kąt wlazłam. Przegramy to. No. Czy tam ta realność, nie? Nie szczególnie mnie to dziwi. No shit. A jaka jest historia Overwatcha? Tak piszecie, to się pytam. Nie, bo pytają się, czy znamy czy znasz historię Overwatch? Chyba chodzi o te filmiki, aczkolwiek nie wiem, bo nie oglądamy wszystkich. Chodź, gramy w piłkę! Jej, tu też piłka jest! Nawet dwie mamy! I tych piłków to tutaj gdzieś jest od zajechania jeszcze trochę. Jeden! Lecim! Też pozdrawiamy wszystkich. Co? Tak, chyba. Tak, chyba. Tak, Łaska jest supportem. Mi się Łaska źle kojarzy niestety. Nie wiem dlaczego. No i coś się poradzę, nie? Jezu, jakie smugi nie znoszę. Siostra, od pleców masz smugę. Wiem! Dlatego ci mówiłam, że jej nie znoszę. Właśnie ci zabijam ją. To nie ktoś od nas? No bo on się nazywa jakiś Rainbow coś tam, nie? Jakoś ja nie wiem dlaczego... Powiem, że Rainbow to może być dużo. Nie wiem, bardzo często go spotykam, wiesz? Więc no pytam. Tak, ja bardzo lubię gotować. Dzisiaj marynowałam schaby z dzika na torek. Bo on się musi tak marynować ze mną. Ja Magda bardzo często gotuje dobre rzeczy i mi o tym mówi i mam ochotę ją zapierdolić. Kina pamięta, że ma pistolet. Nie będzie. Tam go nie mam, ale wiem, że mam pistolet. W ogóle ta gra wywołuje tyle agresji, że ja powinnam przestać w nią grać. Naprawdę. Jezu, opona leci, uważaj. Nie, już nie żyję, spoko. Tym razem mnie nie dopadnie. Pierwszy raz w życiu ją minęłam. Magda, co ci się stało? Nic, gram w tej samej drużynie, nie przeciwko siebie. Wiesz? Wiem. Aha. Tak, jadłam jelenia. Jadłam jelenia, sarnę, dzika, kangura, strusia. Magda jadła wszystko, ustalmy to. Nie, no właśnie mam zamysł na wiewiórkę i jakiegoś chomika, ale tego już nie sam. Tego chomika z tego? Z... Włączyłam sobie, słuchajcie, dzisiaj Kina Unravel. No tak, jakiś przyszły odcinek, żeby zobaczyć po prostu, jaki idzie, nie? No i nie. Idź stąd, zgiń! Idź z tą oponą, no! Zemrzył. Taka siostra, jeszcze silna. No macaj. Idź, smuga, idź. Zginę. Nie zginiesz! Nie dałam mówię, rady zginę, już. To ja wiem, że zginę. Nie, kuchni francuskiej to ja nie preferuję. Żadne żabi, łódka, ślimaki i inne. No, nie są złe. Nie, jak mówię o żabich, łódkach czy ślimakach, aż mi w gardle coś rośnie. Nie. Magda! A mam ci powiedzieć, co ty robiłeś przed nagraniem? No. Właśnie. To lepiej nic nie mów. Przegrali. No shit. Tak, no widziałam to... aktualizację do The Sims 4, ale nie będę się wypowiadać o The Sims 4 na live. To nie, nie na tym. Simsy, więc proszę mi się tutaj wtrynieć z Simsami. Dokładnie. Ups. I przegraliśmy. Porażka. A faktycznie, że wszedł mój post. Gdzie ci wszedł? Na Facebooka. No na pewno tam, gdzie ty chciałaś. No, come on! To będzie ten moment, kiedy zginiemy, czy nie? Nie. No, A właśnie nie wiem, bo ja zauważyłam, że zawsze najlepsze zagranie meczu to jest to wtedy, kiedy ja ginę. Mam to samo, nie przejmuj się. A, no to wszystko w porządku. Sama się mogę spropsować. Dlaczego ja też się spropsuję może?
O, masz. Nie będzie. Dziękuję. Wiesz co, myślę, że my sobie wyjdziemy, zmienimy ekipę, może na jakichś słabszych trafimy. No, wypadałoby. Ja bym tak się nie obraziła, jak gdybym 16 level bił. O, nie wbiję. Opuść mecz wspólnie z ekipą, tak. Szukamy sobie następnego. No Adam, a co? No jestem zajebistym healerem, to się propsuje, a co się bada? Trzeba się doceniać, bo jak sam się nie docenisz, to nikt cię nie doceni. Chociaż nie powiem, bo siostra mnie już dzisiaj dwa razy doceniła. Co to są placuszki z bzem? Nie wiem, placuszki, po których pścisz? Kurwa, nie mam żadnego pojęcia. Nie, właśnie też nie wiem, dlatego tak pytam, co to są placuszki z bzem. A nie, w ogóle, słuchajcie, Madzia jest po prostu przekochana. Ona wie, kiedy mnie trzeba wesprzeć, wie, kiedy mnie trzeba spropsować, wie, kiedy mnie trzeba przytulić. Ona jest po prostu cudowna. Serio? Najlepsza siostra ever. No, serio. Cieszę się. Ja dzisiaj tak potrzebowałam takiego spropsowania, dlatego, że posprzątałam, mnie tak ładnie spropsowałaś i mi tak było takie o. Jak ty mnie dobrze znasz. Serio? No. No pewnie pamiętam. Kurwa. Nie, naprawdę nie wiem, o którym moment ci chodzi. Kochana siostrunia. Paka. Tak, wiesz co, sprawdzę komentarze dzisiaj spod moich Simsów, nie? I czy ja się wypowiem na temat tej aktualizacji Simsowej? No Jezu, była, na po co dążyć temat, no? Co Jezu, zmienię w tej kwestii? Nie, ale możesz podrążyć. Nie. Siostra, rzutki. Kogo nazywasz dzieckiem? Idę. Ej, mój pistolet wygląda jak dildo z nia. To co ty, czym ty grasz? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś? Laską jestem. Le. Nawet mi, kurwa, nie pyskuj, nie? Le. Nawet, kurwa, nie śmij się... Witam się z tobą, miałczyć. Dobra mina do dobrej gry. Kto w ogóle z modów jest dzisiaj? Kingocha, Martinez, Piotrek, Kuba, Teniny i Mleko. Cienie wykazują! Gdzie my jesteśmy? Eliosie? A bo kurwa wiem. Bo coś nie poznaje lokacji, więc pytam. No to jest ta... No ta egipska. No właśnie widzę, że jakaś egipska, tylko... Wiesz co, jak ja gram, to mało kiedy jakąkolwiek lokację ja znajduję. Taką mądrą, nie? Zawsze są praktycznie te same. To ja akurat tą osobiście uwielbiam, bo lubię takie klimaty. I mi się z jedną Stefa kojarzę. Zomek, ale ja tam kurwa... Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Wieżyczkę zdjęłam, atakować tam. Nice. Drugą postawili. Atakują mnie z każdej strony. Boże, jak ja nie lubię tego starczą. Reinhardta, no. Ej, no się właśnie punkt zajęli. No właśnie widzę, trzeba iść na drugi. Aha, teraz stąd wyjść trzeba. Macie się buje, a nie pytać, gdzie jestem. Kim ty się tu? Kto się tu? Nie ma wieżyczki? Nie, tu jakaś łaska ich była, już ją zaciupaliśmy. Daj gruz, kurwa. O, sorry, już się siostra leczy. Nikt się przede mną nie ukryje. Ja, znowu z tą tarczą. Znaczy ja osobiście preferuję grę łaską i tą. I smugą.
czasami gdybą. Ja tylko żniwiarz i wdowa, wiecie. No, także ja innymi postaciami za bardzo nie gram, no bo... Wrażenia zwiększone. Odsłaniajcie mnie! Odsłaniam cię. Nie moje klimaty. Znowu jakąś wieżyczkę postawili czy coś. No oczywiście. Nie, ta gra dla mnie nie jest podobna do LoL'a. Do Team Fortressa tak, do LoL'a nie. Podtrzymuję połączenie. Złóżmy cię do kupy. Może ktoś pójść zainteresować się o wieżyczkę czy coś? O, właśnie w ten sposób, super. Cieszę się, siostra, że mogą pomóc, nie? No, tak samo ci pomogli. Spróbował nas spenetrować smokiem dziad jeden. Bohaterowie żyją wiecznie. A nie znoszę smoka. No, przyjmować ten cel, przyjmować. Dawaj, żniwierz, dawaj, dawaj. Już, rozjebani. Rozjebani to do domu. No to zrobimy sobie jeszcze jeden meczyk i później sobie zrobimy małą pipi pauzę. Ja nie mam czasu czekać, aż mi się 100% załaduje, bo no, bo nie mam czasu. Nic się ładuje. Nie, bo tu napisali, że na snajperce trzeba czekać, jak stówka się załaduje. Fakt, wtedy jest mocniejszy atak, ale no ja nie mam czasu czasami. Kto by czekał? Znowu się mogę spropsować. Nieraz nie ma czasu, no zrozumcie, no. Nie ma lekko. To tak jak właśnie Okina, widzicie, ma potrzebę pipi pauza, no i nie ma czasu, musimy robić pauzę, no. Jeszcze nie mam. Świetnie. Widzę, właśnie widzę. O, spropsowało mnie 5 osób. O. Też się propsowałam. Jeden sensowny człowiek, co tam był, to boś ty. O, kocham cię, siostro! Akurat dzisiaj na tym nalewcie byliśmy takie niegrzeczne, to możemy sobie przysłodzić na Overwatchu. O Jezu, to dzisiaj nasz lew wszedł? No, ten z Teo! O Jezu, nie pamiętałam. To Jesus. Co, jeszcze jeden meczek czy pipi pauza? Tak, jeszcze jeden meczek i pipi pauza. Misiaki, naprawdę, kurwa, koniec tematu Simsów, nie? Bo nie zdzierżę. Boże, czekajcie się znowu jedzenia, no. Siema, Łukaszku. No, cześć, Lasi. Otworzę skrzyneczkę przed pipi pauzą, jak wyjdziemy z meczu. A, bo ty level biłaś. Mi niedługo jest. A, czyli właśnie jesteśmy na równi, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ty może my już gramy, a nie. Ja oczywiście zajęta. Gramy już! Fajnie! Ład zostanie przywrócony. Jestem z tobą. Jestem. Napastnicy przybędą za 30 sekund. 10, 9, 8, 7. A nie, jeszcze 20. Potem. Gdzie ja się skiszam? Tam się skiszam. Tak krótka, tak ulotna. Bardzo dobre miejsce. Obrażenia zwiększone. Macie nie w tą stronę, wiesz o tym? Wiem. Rzucam sobie gdzie mogę. Patrz, tu sobie rzucę zaraz. Za 6 sekund. Bo tu będzie ładnie. Uważajcie tam na siebie. Ej, kto mnie zabił? Bo ja nie patrzyłam! Znaczy, o nie! No nie, no! Ja nie patrzyłam, no! Tyle tam łaziła, tyle się rozglądała. Bo się zagapiłam na drugi ekran, no! Tak nie wolno! Oj tam. W ogóle jak ktoś kojarzy cię, jak daje Krasnalowi obrażenia zwiększone, to jego działko też ma, czy to się tyczy tylko tego, co on strzela? Chyba się, wiesz co, tyczy tylko Krasnala, coś mam wrażenie. No. Ale go zastrzelili.
A, dobre, ja już kojarzę, na którym mapie gramy, dobra. Prawo jasu, nie? Mówię ci, że się zagapiłam, nie pyskuj mnie tu. Człowiek się zagapi, popatrzy raz nie w tą stronę, umrze i już się czepiają. No naprawdę? Tak, naprawdę, przeszkadzaj, przeszkadzaj, niech umrze tak jak ja. A, tylko kasna, no spoko. O kurwa! To chyba sama żyje, nie? Swoim życiem, nie? Super. No kto teraz mecz opuszcza? No Boże, to jest przekleństwo w połowie meczu wychodzić, no! Magda łapie Rage'a. No bo tak! Finiak... O kurwa, się wystawiłam. Wyszłaś kiedyś w połowie meczu? Nie. No. Chyba, że mnie wywaliło. A to mnie nawet nie wywaliło. Nie, to mnie kiedyś wywaliło z dwa razy. Coś na ten miałam. I ten teleporter też. Chodź, krasnoludku, chodź. Chodź, jak inaczej przytuli po mnie. Ty się za bardzo krasnoludki lubisz, wiesz? Nie, no bo ten... Akurat jakiś smerfik czy coś? Jaki? Gargamel? Nie. Patrzcie, Gargamel miał żydowski nos, przecież Wojk Marek mnie zabił. Nos nie jest wyznacznikiem... Jest! Dla wujka Marka jest! Dla wujka Marka wszystko jest wyznacznikiem bycia Żydem. Weźcie mu, zdejmijcie tą osłonę. No i ja mu, kochana, chciałbym, jeśli mogę, coś innego, ale to nie na live'ie. Wiecie, po co jej pipi pauza? Skarpetki, bo mu walą. Nie wiem, o czym ty pomyślałaś. No, of course, no. Bohaterowie żyją wiecznie. Kropa, no przecież cię zaraz kurwa kopnę w dupę, nie? Zaczynasz mnie wkurwiać. Oła, no wypierdalaj, nie? Już, już nie ma cię. No widzisz, krasnoludek mnie spropsował. Czujesz się dowartościowana, nie? Tak, bardzo. Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Prosiaka można respić nawet jego brywa, bo ten to przeżyje praktycznie wszystko. Ja mam nadzieję, że to ogarniasz, że za tobą idę, nie masz tam bieg. No właśnie. Nie ogarniałam, skąd ja mam wiedzieć? Przecież nie mam pleców. Nie ty! Do prosiaka mówiłam. Czuję to. Nie dosłyszałam. Zaraz będę w dupie, jak to jest drużyny, nie wyjdzie. Ajajaj. Double kill. Tak bardzo se zemrzyłam. A ja uwielbiam, jak zabijam kogoś wtedy, kiedy ktoś mnie zabija. Zwycięstwo! Najlepsze zagranie meczu. Ależ zielona symetria. Nie najgorzej, jak tak nasrają tymi wieżyczkami, nie? Znaczy, jak w naszej drużynie to spoko, nie? A wiesz co, ja miałam raz taką sytuację, że mi nawalili, słuchaj, wieżyczek przy samym wejściu, nie? Mm-hmm. Myśmy w ogóle nie mogli wyjść. Były trzy wieżyczki przy samym wejściu, kompletnie nie wychodziliśmy. Mieliśmy atak, a oni mieli obronę, nie? Przeebane. Dobra, to my wychodzimy z meczyku i robimy sobie pipi pauzę, jeszcze tylko skrzyneczkę otworzę. Dobrze. Co się wytępiło? Jakaś legendarka. Co?
skórka do ziętara. Co prawda nie gram, ale kulki analne ma niezłe. O, i mamy modikonkę do łaski. Graffiti do Hanzo może być, to jest graffiti do Divio, dobra. A to nie jest tak, że tą postacią, którą grasz, to więcej właśnie ją takie... No właśnie, nie chyba niekoniecznie. Nie wiem, bo ja ostatnio miałam takie wrażenie, bo po raz pierwszy grałam tym. Kowbojem tym takim, nie? No. Desperadosem. I nieco, że dostałam do niego jakąś animację, to jeszcze jakiś ten znaczek, jeszcze coś tam dużo dostałam. Siostra piwkiem grała. Dobra, misiaki. Jeżeli oglądaliście to na YouTubach, to standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę niewidziane. Pozdrawiam was, kina ze mną była Madzia. Byłam. Trzymajcie się i cześć. Pa!